Zapraszam. Pogoda na naszej planecie jest różna. W jednym miejscu świeci słońce, po czym pada deszcz. Dalsze losy rodziny Połanieckich w niedzielę 16 sierpnia o 8 wieczorem. Pozwól, że ja zamieszkam tutaj do wyzdrowienia Litki. Idź. Nie chcę cię widzieć. Wynoś się. Prosta sprawa. Zrobisz, co ci każemy, albo idziesz prosto do komory gazowej. Czy mogę prosić o papierosa? Chodź, skurwielu. Zabawimy się. Pogramy w bilardzi? Porządkowania się. Wtedy, kiedy przymilano się do mnie, pochlebiano, by skłonić do czegoś, co intuicyjnie przeczuwałem. Wtedy miałem do tego dystans. Potem już tylko udawałem, że mam. Potem pragnąłem się temu poddać i zdałem sobie sprawę, że nagle to wszystko stało się rzeczywistością. To, co się wtedy zdarzyło, było właściwe. Odpowiadało mi. I co teraz powiesz? Przepraszam. Nie o to mi chodziło. Proszę spojrzeć w obiektyw, doktorze. Proszę. Tylko spokojnie. Łykniesz? Nie, dzięki. Na pewno? Nie wolno mi pić na służbie.
To mi się podoba. Najświętsza panienka. Ładna, co? Przynosi mi szczęście. Mogę sobie wziąć? Ale ona mnie chroni przed nieszczęściem. Nic ci nie grozi. Naprawdę? Z całą pewnością. Mój pistolet nawet szwankuje. Dzięki. Jeśli będziesz dla niej dobry, ona będzie dla ciebie. Przykro mi, Bill. To koniec. O co ci chodzi? Vera jest ze mną. Mam gotowe pomysły, jak sobie samemu radzić. Czym mogę pomóc, młody człowieku? Podobno mój ojciec został zatrzymany. A kim on jest? To William McCabe. Nie bujaj. Nie, proszę pana. Posłuchaj, chłopcze. Pamiętam twojego ojca, jak grał z Dodgersami w 56. Bez względu na to, co ludzie o nim mówią, twój ojczulek był najlepszym stoperem, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Jestem gotowa na spotkanie swojej przyszłości, panie DeMille. Mówi, że cię kocha, że jest tobie wierna. Cały problem leży w tym, że nikt mi nie wierzy. A może ona kłamie? My chcemy prawdziwego życia, a nie gry. Patrzcie na to. Jak często będzie emitowane? Przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Program Weberów. Nadamy kilka wstępnych odcinków, ale naprawdę liczymy na emisję na żywo. Na ciągle. Thank you.
Jeśli Barbara nie zacznie sama oddychać, co jest mało prawdopodobne, może pozostać w stanie śpiączki przez 5-10 lat. Byłoby to piekłem dla wszystkich. Najlepszym wyjściem w tej sytuacji będzie wyrażenie przez Państwa zgody na odłączenie aparatury podtrzymującej życie. Przykro mi, że musiałem wyłożyć to tak brutalnie. Czy mogę cię prosić na sekundę? To nie jest odpowiednia chwila, Borys. Rozmawiałem na korytarzu z dziewczyną, która 2 dni temu miała operację mózgu i dobrze się czuje. Wygląda dobrze? To znaczy, jest jej już lepiej. Miała mały guz, Borysie. Może operacja pomogłaby Barbarze? Tu nie ma co operować. Czy ona umrze? Jako lekarze wiemy, że ona już klinicznie nie żyje. Sid, przecież rozmawialiśmy z nią rano. O czym ty mówisz? Gdzie jest Harry? Nie wiem. Zadzwoń do niego. Próbowałem, nie ma go w domu ani w laboratorium. Chcielibyśmy, żeby Państwo pomyśleli poważnie o zgodzie na wyłączenie respiratora. Co? O czym ty mówisz? Nie możesz tego zrobić, to szaleństwo. Potrzebujemy trochę czasu, doktorze Kulenbeck. Nie pozwolę im tknąć cię, Barbaro.